Stój. Panowie z telewizji chcą cię o coś spytać. Dobry dzień. Dzień dobry. Dobry dzień. Nie bój się, oni tylko chcą o coś zapytać. To prawda, że kradniecie ziemniaki? Nie. Nie. To skąd je macie? Stamtąd. Czyli ukradzione. To pole tamtego gospodarza. Nie. Kukurydzę też kradniecie, przyznaj się. Kradli, powiedz. Kradniecie, mów prawdę. Nic o tym nie wiem. Drugi cyganie Inni cyganie też kradną. Cygani. Nie lubicie cyganów? Nie. Dlaczego? Kradną i nas biją, albo my ich. Ty, Białasie, tylko potrafisz gadać. Masz beznadziejne spodnie. Idziemy się na ferowku. No chodźcie się na ferowku. Chodźcie się bić. Tylko najpierw rzuć kij, frajerze. Już leży. Odrzuć daleko i walcz bez kija. Wyrzuciłem. Myślisz, głupku, że się ciebie boję? To dlaczego idziesz do domu? Pojawił się ważniak w spodniach do biegania. Mam prawdziwe adidasy. Może i tak, ale twoje spodnie są do kitu. Jesteście Romami czy Cyganami? Cyganami. Romowie i Cyganie to jest to samo. A co wam się patrzy? Które słowo wam się bardziej podoba? Cygan czy Rom? Cyganie czy Romowie? Cygan. Cyganie. Scenariusz i reżyseria Stanisław Mucha. Rybaczcie, skolko was tu żyje? Przepraszam, ile was jest? Wiele. Ile? Będzie z 5 milionów. Dziewczata! Dziewczęta! Dziewczata, przebaczcie! Co się tam dzieje? Przepraszam, co tam się dzieje? Biją się. Dlaczego? Nie wiem. Przebaczcie. Przepraszam. Co się tam tu dzieje? Co tu się dzieje? Nic. To męska sprawa. Jedźmy stąd. Lepiej do nas nie przychodźcie. U nas są złe dzieci. Wczoraj pobiło się paru mężczyzn. Siekierą. Jednemu wybili oko. Było dużo krwi. Jednego zabili i ludzie płakali. Straszne. W nocy podczas bójki jeden wybił okno kamieniem, a potem rozkroił drugiego nożem i uciął mu głowę.
Morzem są tu. Rymy są. To tu są. Jeszcze wiele, wiele dzieci. To się w nocy przytrafiło też wielu dzieciom. Uważaj. Okulara nie ma. Da mi pan okulary? To i ty. A co chcecie stać? Kim chcecie zostać? Modelki. Modelkami. Jestem po prostatki. I prostytutkami. Higiena, żadny przeromów tu nie ma. U nas nie ma mowy o higienie. Żadna higiena. Nie mamy pitnej wody. Burmistrz o nic się nie troszczy. Macie romskiego czy białego burmistrza? Mieliśmy białego, ale wyjechał. Nasze dzieci ciągle mają biegunkę i trzeba wzywać lekarza. Oni mur tu nam chcieli postawić. Biali chcieli postawić mur, żeby nas nie było widać. Dawny burmistrz chciał nas za nim schować, ale się broniliśmy. Ma nas za trendowaty? Jesteśmy ludźmi jak wszyscy inni. A tu nam mało zrobi, tu Europejski Fund Sprawiedliwości. Unia chciała dla nas zbudować domy. Zamiast domów założyli ogród zoologiczny. Unia Europejska co rok daje duże sumy, żeby nam pomóc. Komu Unia daje pieniądze? Burmistrzowi? Nie nam. Wy dostajecie pieniądze? Nic nie dostajemy. Za milion koron zbudowali boisko. Tak nam powiedzieli. Za milion. Oni tak to powiedali, milion korun. To to jest igrisko. Chodźmy, wnuka. Chodźcie, pokażę wam to boisko. To nie wiem, tak. Jak si każdy myśli. Chodźcie, pokażę. Pozrycie tamtą stronę. Spójrzcie na tę ścianę. Tamtą stronę. Niedługo się przewróci na tamtą stronę. Do Jarka pada. Tam po stronę. Trzeba pozrzeć tam. Ano. Że z innej strony. Nie ma podmurówki ani podparcia. To idzie góry. Tam ma być oporowy mur. Stopniowo podmywają woda i niedługo się zawali. Woda zmije wszystko, dole tu linu, wszystko zmije dole, to tam spadnie dole. No dobre, sprawili nam tutaj wszystko, to sme radzi, że mamy... Zbudowali nam boisko, pięknie. Ale nam nie hlavne obity. Nam jednak są potrzebne mieszkania. Zimą marzniemy, nasze dzieci marzną. To dziedzina nie jest. Tego osiedla nie ma na żadnej mapie. Nas nie ma. Dlatego się cieszymy, że przyjechaliście z kamerą. Ludzie i cały świat zobaczą, że w ogóle istniejemy. Wejdźcie do środka. To jest niemiecki program? To niemiecka telewizja. Mamy wszystkie kanały. Spektrum, Toto, Musicbus, Hallmark, nie niemiecko. Hallmark. A komputer też macie? Komputer też macie? Internet? Nie, to sumie ja tak kupił. Nie, to tylko atrapa. A co, macie robotu? Macie pracę? Teraz zaciął nie. Teraz nie. Ale robił sum. Kiedyś pracowałem. Tak na czarno robiłem. Na czarno, w Pradze. A co robicie? Co pan robił? Manualne prace na stałe. Pracowałem fizycznie, na budowie. Krampacją kupujemy. Roboty drogowe. Pozemne prace, skratka. Svého druhu v zemi. Chirurgové vyvrtali dojili. Museli postupovat opatrně, aby nepoškodili mozek. My se nehambíme, že jsme cyganami. Nie wstydzimy się, że jesteśmy cyganami. Chcielibyśmy mieszkać tak jak biali. Uciekaj. Wprawdzie jesteśmy Romami, ale chcielibyśmy mieszkać w innym otoczeniu, nie jak tutaj. Bez łazienki i pitnej wody. Te domy są strasznie stare. Chcielibyśmy, żeby nam wybudowano nowe, do których moglibyśmy się wprowadzić. Nie mamy placu zabaw, więc bawimy się tutaj. Zatku, Ugiaro!
Tu w Luniku mieszka 8 tysięcy Romów. Każdy jak najszybciej chce stąd odejść. Każdy stadion chce odchodzić precz. Takie niedobre jest tu życie. Wodę mamy co 2 godziny. Jednym uda się umyć, innym nie. O której macie wodę? Od 9 do 11. Potem nie ma wody? Potem dopiero od 3 do 5 przez 2 godziny. Tu jest nienormalnie. Spójrzcie na to. To wina naszego burmistrza. To nasze śmieci. Nasze odpadki. Znikają tu aj żółtaczki typu A. Panuje żółtaczka typu A. Tak jest to, kiedy w rodzinie. Problem polega na tym, że gdy w rodzinie ktoś umiera, przychodzą do mnie krewni i proszą o pomoc. Nie stać ich na pogrzeb. Zgodnie z prawem burmistrz może pokryć koszty pogrzebu jedynie wówczas, jeżeli zmarły nie miał rodziny. Tylko w takich przypadkach mogę się zająć pogrzebem. Pieniądze nie mają, potem nie chowają, nie było tak. Ale aj tak bym są bracia na mnie. Mimo to ludzie do mnie przychodzą, naciskają że i krzyczą, żebym pogrzebał ciało. Nie pochowali, pan starosta, musicie to niejaki rieszyć. No żal, ty ludzie, co nie ich na to nie stać. Dlatego tutaj ci Romowie tak boją się śmierci. Mówią, Jezus Maria, gdy umrę, nikt mi nie wyprawi pogrzebu. Wszyscy panicznie boją się śmierci. Getto stworzono w czasach komunizmu. Chciano się pozbyć Romów z miasta. To była oficjalna decyzja Rady Miejskiej. W warunkach dzisiejszej demokracji postępuje się tak samo. Wszystkich Romów wygania się na obrzeża miasta. Wnieśliśmy nawet skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do dziś nam nie odpowiedzieli.
to jest to komunita wielka. To duża osada, ponieważ Romowie nie zwracają uwagi na liczbę dzieci. Na świecie rodziny mają zwykle jedno, dwoje. Tu normą jest 10 dzieci. Rodzą nawet 14-letnie dziewczyny. Tak to jest. Ja bym była i za to, żeby... Jestem za tym, żeby jak w poprzednim reżimie liczbę urodzin ograniczać, stosując zabiegi sterylizacji lub zachęty finansowe. Gdyby państwo wydało na ten cel sumę 100 tysięcy, i tak by mu się opłaciło, ponieważ rodzina z 10 dzieci pobiera wysokie zasiłki i dopłaty na mieszkanie. Oni potrafią doskonale wykorzystać tę pomoc. W prasie i innych mediach wiele się mówi o problemie Romów. Wszędzie. Ma pan jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu w Słowacji? Poprzednia władza próbowała go rozwiązać i nie potrafiła. Wątpię, żeby dzisiejszy ustrój sobie z tym poradził. Moim zdaniem tam, gdzie panuje dyscyplina, tam jest porządek. A za tym stoję, ponieważ... Jeżeli ludzi wcześniej się nauczy, żeby papiery wrzucali do kosza, będą to robić również w demokracji. U nas przyszła ona zbyt szybko. Demokracja jest dobra tylko dla normalnych ludzi. Myślę, że poprzedni ustrój powinien potrwać dłużej. Kluczem do wychowania jest dyscyplina. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami, nie chcę krytykować Romów, ale ich też to powinno dotyczyć. Przyszła wielka moda, zubrała mi matku i moje trzy sestry, ustał są mi basam. Przyszła wielka moda, zubrała mi matku i moje trzy sestry, usta są mi basa. Ach, Panie Boże, pryczu si matku zubrał, byť ona bola taka chudobna. Znacie dobre cyganskie wtipy? Zna pan jakieś dowcipy o cyganach? Nie wiem, kto i tak narysł. Wiele. Tak, na gorąco może opowiem ten. Na pryśmie drewna ktoś obmacuje cygankę. Człowiek, który to widział, idzie do jej męża i mówi: cyganie, ktoś obmacuje twoją żonę na twojej pryśmie drewna. On na to: to nie moje drewno. Takie słuszne, no to. Jeśli będzie się rodziło coraz więcej romskich dzieci, czy któregoś dnia nie zdominują białych? Takie obawy istnieją. Jeżeli Romowie będą się tak szybko rozmnażali, kiedyś zaludnią całą okolicę. U nas jest ich 4000, ale w sąsiedniej miejscowości mieszka ich więcej. I są o wiele gorsi, bardziej ograniczeni i na znacznie niższym poziomie niż nasi. Tutejszych nie stawiam wyżej tylko dlatego, że mieszkają z nami. Poziom Romów w Swini jest na pewno niższy o 50%. Tam jest to jeszcze gorsze, tam tych jedzia i psowa, i szpina. W himnańskich Jakubowanach jest jeszcze gorzej. Tam Romowie są jeszcze brudniejsi i nawet jedzą psy. Gdyby poziom naszych Romów udało się podnieść o 30%, sytuacja nie byłaby taka zła. Przepraszam. Jak się nazywa ta miejscowość? Chmielnickie Jakubowany. Burmistrz Jarownic mówi, że jecie psy. To prawda?
Nie. Nie jemy psy. Nie jemy psów. Dlaczego filmujecie? Macie pozwolenie? Mamy. Pokażcie, jestem tu radnym. Pozwolenie. Mamy pozwolenie z Unii. Chcę zobaczyć pozwolenie na zdjęcia. Dobrze, jedźmy razem do urzędu w Preszowie. Ano, osada jest taka zła, bo są w tej osadzie mieszkają najgorsi Romowie. Nie chcą prowadzić normalnego życia jak należy. Właściwie 80% z nich to dobrzy ludzie. Reszta jest zła. Żądam, żeby wygnano tych 20% złych, wsadzono do obozu albo odarto ze skóry. 20% co są zły Romowie, żeby ich dali, hej, albo żeby ich ściągowali, albo jakieś bidy, niegdzie, czy ja wiem. Przez cały czas gra muzyka, nawet gdy nie mają co jeść. Wtedy życie jest znośniejsze. Trzeba się zatroszczyć o cyganów. Nocą atakują nas szczury. Tego nie da się wytrzymać. Są bardzo niebezpieczne. Musimy zostawiać im dużo jedzenia, żeby się najadły i nie gryzły naszych dzieci. Bo to tak nie zrobimy, ta rzeczy pokusia. Patkanie. Rodziny każdy ma 6, 7, 10. Nasze rodziny są bardzo duże. Mamy po 12, 13 dzieci. Biali najczęściej mają dwoje albo troje. Rom ma tyle dzieci, ile da mu Bóg. Nawet 15 albo 20. Nie chodzi nam o zasiłki na dzieci czy inne dodatki. My kochamy dzieci. Ja też swoje kocham. Jeżeli natura da mi jeszcze jedno, przyjmę je. Ja mam swoje dzieci, rad. A kiedy będzie jeszcze jedno, najbudzie jeszcze jedno. A kiedy przyroda da, da. A kiedy? Jadą śmieci. Co tam się dzieje? Tam jest wysypisko. Właśnie przyjechała śmieciarka. Nasi ludzie biegną tam, żeby poszukać czegoś do jedzenia. Czekają teraz zory dla śmietniska, da cię powybierać. Czy nie da, da cię na jedzenie. Leto uciekają każdy. To auto tam jecha. A, to auto. Tam jest śmieciarka. Jak myślicie, po co Romom samochody? Żeby szybciej dotarli na wysypisko. To psy jeszcze nic, ale my jesteśmy psy. W porównaniu do psów jesteśmy niczym. Zdychamy z głodu. Nie mamy co jeść i musimy zjadać śmieci białe. Nie kradniemy. Dowodem jest to wysypisko. Tu Romowie nie jedzą psów. Oto one. Nie zjadamy ich. Jedzą je w chmijanskich jakubowanach, tu nie. To ze świni. Nadziewane kiszki. Romski specjał. Najlepsze jedzenie. Najpierw się je nadziewa, potem obsmaża. Smakują jak kurczak. Jak górki. Ta cebula się dawa normalnie. Nadziewa się je cebulą. A inaczej wizera tak to. Inaczej wizera polnienie asi tak to, jak teraz widzicie. Pepper. Pieprz. Tak. Cebula, czosnek, można włożyć wszystko. Ważne, żeby było pikantne. Jak papryka dla Węgrów. Romowie, tak jak Węgrzy, lubią ostre jedzenie. Choćby człowiek był syty, i tak zje. To to, co da. A kiedy będziecie najtaki syty, i tak zjecie. Tak, gdybyście czekali godzinę. Jeżeli poczekacie godzinę, będziecie mogli spróbować. Jutro wpadniemy. Poczekamy was. Czekamy. Do zobaczenia. Ahoj. A co to jest za tradycja? Co to jest za tradycja, że Romowie jedzą psy? Bo to jest tradycja, nie? To jest tradycja Asi. Może osoba to prastara tradycja. Używali to?
Dziadkowie i ojcowie już to robili, więc oni też. W niektórych wsiach już się nie jada psów. Mówią, co, zjadacie psy? Dlaczego je zabijacie? Zapominają jednak, że to obyczaj. Ich ojciec tak robił, to i on tak robi, i jego dzieci też. Jak to jest? Wasi sąsiedzi biali powiedzieli, że nie chcą tu cyganów, bo oni jedzą psy. Tu nie. Tu nie. Proszę powiedzieć, jak to jest. To nie nieprawda, żeby... My w Letanowcach nie jemy psów. Może to potwierdzić burmistrz Białych i lokalne władze. Psy jedzą we wsi Żechra, Krąpachy, Rudniany i Kalawa, ale nie tutaj. Ta osada nie. Nieprawda, jemy psy. Gdybyśmy jedli psy, żaden by tu nie szczekał. Ten akumulator daje nam prąd. To jest pełna baterka? Jest naładowany. Używamy go do telewizora i radia. Ten kawałek gra nasz zespół z Letanowców. Ja też gram. Stójcie. Wracajcie. Baterii nie biorę. Nie ładują już akumulatorów. Nie nabija, bo Wladu nie doma. Wlada nie ma, a jego stary już nie chce tego dla nas robić. Przyszliście na darmo. Wracajcie. Tam jest mój akumulator, trzeba go zabrać. Chodź. Kto to nabija te baterie? Kto ładuje akumulatory białe?
A to biały człowiek? Biały człowiek? Biały, tak. Ja sam powiedział, że ma problemy. Powiedział, że narazi się na kłopoty, jeżeli nadal będzie to robił. Tak on by, on... A Wlada niestety nie ma. Ale ten stary nie powiedział, nie. On by naładował. To nie bójcie się nic. Powiedziałem, że za to płacimy. Ale on nie chce. Baterku, a to, a zapłacę mu. Podaż nie. Cyklaro! Weź im mój. Baterka szyliaki. Lebo ja tam jeszcze, no, baterka jedna dnu. Tak. Czysta dyskryminacja. Ładował byle jak i brał 80 koron. Tak, dyskryminacja prawie to kwoli tomu, że on niedobrze nabijał, a brał 80 koron. A bateria by drżała. Akumulator działał tylko 2 dni. A z jednym telewizorem powinien starczyć na 2 tygodnie. Jak wydrżać baterię na telewizor? Chcemy żyć na uroni, tak chcemy jak żyć tak samo jak inni. Cigani. A jak się wam tu z białymi? Jak wam się żyje z białymi? To jeszcze gadziowie tu nie żyją. Tu nie mieszkają żadni biali, tylko cyganie. Wasz burmistrz jest Romem? Nie, nie mamy precedensu romskiego. To nie, nie. Dlaczego? Nie mam pojęcia. To biali decydują, kto będzie burmistrzem. O nas nikt nie dba. Niech cholera weźmie białych urzędników. Dla innych cyganów buduje się piękne domy, w których mieszkają jak ważni biali. Dla nas nic nie robią. Biali biorą nasze pieniądze i zakładają sobie ładne ogródki. A na nas srają za przeproszeniem. Właśnie, srają na nas. Cicho bądź. Ci panowie traktują nas jak psy. Jeszcze mówią, że je zjadamy. Niech ich wszystkich szlak. Inni jedzą koty w puszkach i nikt nic nie mówi. Hańba. Ludzie w Ameryce, w Anglii jedzą nawet słonie, węże, co tylko możliwe i w porządku. Gdy tutaj ktoś zje psa, od razu ma być niedorozwinięty. Może biali nie jedzą psów? Jedzą, nawet koty. Tu ja biwam. Tu mieszkam. Tak nędznie. Pala mi dolu, ta glina. Ze ścian stale odpada glina. Gołymi rękami muszę ją nakładać. Zima, pec nie mam. Nie ma pieca. Zimą palę ogień na środku pokoju. A ta drewo dawać. Zamiast dzieci. Mam 9 dzieci. Chodzą do podstawówki. Zasiłek rodzinny nie wystarcza. Mam 3 niepełnosprawnych dzieci. Posygnuto dziecko mam. 3 dzieci posygnute mam. Dostałem 1200 koron. Dostaję na nie 1200 koron. Za to wszyscy żyjemy przez cały miesiąc. Trzeba jest. Potrzebna nam żywność. Chodźcie sem. Chodźcie bliżej. Tym żyjemy, aha. Tym żyjemy. Nic więcej nie mamy. Dzieci chłodne do szkoły. Dzieci chodzą do szkoły i płaczą, bo są głodne. Płacie, to nie ma dzieci, co jest. No. To są nasze, po boczku. To polskie filmy wideo, znalazłem je. To radio. Radio podarował mi wujek, z litości. Ten telewizor. Telewizor? Stary grad. Znalazłem na śmietniku. Jest parę kołder. Na tak żyjem. To mam, aha. To te perinki, a wiaznik. Nic więcej nie mam. Tu. Oj. Thank you.
chodźcie sem. Uzmaliśmy to sprawene, a... Wszystko już było gotowe. Stała nawet pralka. Sami zbudowaliśmy wszystko, porozbijali. Tu była toaleta i prysznic. Rozkradli. Cała praca na nic. Kto rozkradł? Jacyś ludzie. Ktoś, komu było to potrzebne? Biali i Romowie. Mój mąż od rana do wieczora na darmo harował. Chcieliśmy tu zamieszkać, żeby lepiej żyć. Pieniądze się rozeszły. Dalsze dopłaty wstrzymano. Rząd nie wie, że pieniądze nie wystarczyły. Bujniak oszukał wszystkich Romów i wziął do kieszeni resztę pieniędzy. Gdyby przynajmniej dał nam pozostałe materiały, sami byśmy wszystko zbudowali. Tych domów nie stawiała żadna firma, sami Romowie. Słowacka władza dała wam tylko tyle? To nie były słowackie pieniądze, dała je Unia Europejska. Unia dała je przecież słowackiemu rządowi, a rząd wam. Ale nie do ręki. Pieniądze dostał Bujniak, żeby zapłacić za materiały i robociznę. Kim jest ten Bujniak? Jakiś bogacz. Są rodziny, gdzie... Tutejsze rodziny mają po 13, 14 dzieci. U Romów panuje taki obyczaj. Trzeba mieć jak najwięcej dzieci. No i Romowie chcą mieć wiele dzieci. W dzisiejszych czasach każdy musi się zastanowić, czy może sobie na to pozwolić. Organizujemy szkolenia, kursy uświadamiające. Próbujemy im wytłumaczyć, że ich życie będzie tym trudniejsze, im więcej urodzi się im dzieci. Niestety nasze działania nie są zbyt skuteczne. Już dziewczynki zaczynają rodzić dzieci i w końcu mają ich ponad 13. Jestem kimś w rodzaju policjanta, tu we wsi Stranę w Wysokich Tatrach. Zna mnie tu każdy, aż do Kierzmarku. Nie skończyłem szkoły, mimo to jestem romskim policjantem. Bez szkoły? Tak, pilnuję tu porządku. Ma pan jakieś papiery na to, że jest pan policjantem? Ja tylko pomagam. A legitymację macie? Ma pan legitymację? Nie mam tu. Tak, ale nie przy sobie. Biali powiedzieli nam, żebyśmy nie przychodzili do was cyganów, ponieważ jecie psy. Nie, to nie trzeba wierzyć. Nie należy w to wierzyć. To u nas nie. Tu nikt nie je psy. To przyjdą w nocy. Ale w Lubicach tak. Nawet w nocy stamtąd przychodzą i kradną nasze psy. Kradną psy, oni w nocy przyjdą. Przysięgam, że przychodzą o drugiej, trzeciej nad ranem i kradną. Biali? Nie, cyganie, Romowie. Cyganie z Lubic jedzą psy, ale tu nikt. A nie wiem. My nie mamy rad. Lubimy wieprzowinę, ale nie psy. Jesteśmy dobrymi i porządnymi ludźmi. Co oni robią z psami? Zjadają je. Wkładają do garnka, jedzą i chorują. Wszyscy cyganie w Lubicach są chorzy. Brzydzą się mięsem świń, ale psie uwielbiają. Tu się nic takiego nie dzieje. My, Romowie, w Stranę, w Wysokich Tatrach, jesteśmy dobrymi ludźmi. Czasem jemy koninę, ale końskie mięso każdy lubi. My tu kupujemy da kiedy, no. Polskie mięso, to zjemy każdy, nie? Polskie mięso. O nie, jako podpułkownik. To nasz podpułkownik, cygański dowódca. Wajda. Może ma podrobić się tu. Przysięgam na swoje dzieci, że tu nikt nie jada psów. Nie, że tu od nas nie żerą psa.
to może potwierdzić ja, Oraczko Augustyn. Ja, Oraczko Augustyn, zapewniam, że robią to cyganie w Lubicach. To jest Jaro. Tu jest Jano, hej? Tu socjalny pracownik. Pracownik socjalny. Tu od nas ani jeden cygan... Zaświadcz, że tutaj żaden cygan nie zje psów. Jasne, że nie. Jakubowani. Cyganie w Lubicach, tak. A w Lubicy. O tu ukradli już kilka razy psy tu. Tu je diakońskie. Ile razy już nam kradli psy? Tu się jada koniny, ale nie psy. Konie, końskie psy nie. Tak zwane białe dzieci. Tu jest mało białych dzieci. Gdy w naszej okolicy w ciągu roku urodzi się białe dziecko, mówimy żartem o białym cudzie. Tak. Ironicki kiecza stanie zdarzek, to jedno co narodzi. Muszę tam podać, to je, no inaczej nie idzie. Zatem trudno się dziwić, że do naszej szkoły chodzą jedynie dzieci Romów. Ta szkoła jest przeważnie, albo lepszami Romów, ja się dam. Powiedzcie, dzieci, który z waszych rodziców? Czyi rodzice mają pracę? Koło ojciec pracuje? Czyj tata pracuje? Nie pracuje. Nikolko, gdzie pracuje twój? Do roboty. A gdzie chodzi do roboty? W pracy. Gdzie? Bratisława. W Bratysławie. Ona wie. Wiesz, co tam robi? Bratysławia, wiesz, co tam robi? Patuje. Sprząta. Co sprząta? Doma, co robi w opowiadał wam w domu, co robi w Bratysławie? Znali, co robi. Co upratuje? Kopie. Kopy. Tak, nie upratuje. Czyli nie sprząta, lecz kopie. Chłopcy, komu kupcy, na to praca? Któremu z was podoba się taka praca? Kto chciałby kopać? Ty chciałbyś kopać? Tak. A kto by chciał robić? Kto chciałby robić coś innego? Nikolko, kim chciałabyś zostać? Śpiewaczką. Piosenkarką. Wspaniale. Co chciałabyś śpiewać? Moderne piosenki. Nowoczesne piosenki, ludowe czy cygańskie? Cygańskie. No, Iwan. Iwanie, kim ty chciałbyś zostać? Policjantem. A co myślisz, co takie? Jak myślisz, co musi robić policjant? Na co mamy po co mamy policjantów? Żeby ludzie nie kradli. Aby nie kradli kto? A kto kradnie? Zbójnicy. Zbójnicy. A mamy zbójników? W dzisiejszych czasach mamy tu zbójników? Ludzie. Jacy ludzie? A którzy ludzie? Cyganski. Cyganie. Cyganski, weru, weru. A co kradną cygański najwięcej? Co cyganie kradną najczęściej? Ziemniaki. Co jeszcze? Karalaty. Kalarepkę. Kalafiory. Teraz budu jabłka w zagradach. W ogrodach dojrzewają jabłka i gruszki. Także. Co jeszcze? W lesie co kradną? Co kradną z lasu? Drewo. A kiedyś ty był raz policjantem? Załóżmy, że uda ci się zostać policjantem, Iwanie. Gdzie byś zaprowadził porządek? U was we wsi też? Dbałbym o porządek wszędzie. Byłbyś sprawiedliwym policjantem. Gdybyś przyłapał swojego brata na kradzieży drewna w lesie, zamknąłbyś go do więzienia? Tak. Oni mają własny pogląd na życie. Przybyli tutaj z Bangladeszu i czasem wiodą życie jak tam w Indiach. Niektóre sposoby ich mają takie jak ci ludzie. Najlepsze by się tu żyło. Tu można by lepiej żyć, gdyby była praca. Ja na przykład sam studiowałam. Ja mam zawód, ale nie mogę znaleźć pracy. Jaki masz zawód? Ekspedientki. Zdałam egzamin, ale nikt mnie nie chce zatrudnić. Możesz pokazać oczy? Mogłabyś pokazać oczy? A jak widzę, że... Gdy Romka stara się o pracę, nagle się okazuje, że pracy nie ma. Mówię, że nie mają miejsca dla nikogo. No tak. Dzień dobry. Przeczytałam na zewnątrz, że szukają państwo sprzedawczyni. Przyjmie mnie pani? Skończyłam szkołę handlową.
Nie. Prosim? Słucham? Nie. Dobre, czy nie? Dlaczego? Napisaliście, że potrzebujecie sprzedawczyni. A to ja chcę, to jest młoda, to jest potrzebujemy stary, starszej kobiety. Nie rozumiem. To jest stale pani. Potrzebujemy starszej kobiety. To jest szef, nie, nie to. Poza tym nie ma szefa. Gdzie jest? Nie, nie to. W Bratysławie. A kiedy wróci? To jej nie wiem. Nie wiem. Nie wie pani, kiedy wróci szef? Nie wiem. Nie. Przyjdzie w ogóle? W ogóle wróci? To jej nie wiem. Nie wiem. Czy to jest problem, że ona... Czy to problem, że ona jest Romką? Nie wiem. Nie wiem. Nie wie pani? Dobry dzień, co praje? Dzień dobry. Przeczytałam, że potrzebuje pani sprzedawczyni. Co to ma znaczyć? Kręcimy film o niej. Co kręcicie? Film dla Unii Europejskiej. No to kręćcie. Dostaniemy za udział? Dostaniemy jakie pieniądze na to, czy co? Nie, ona szuka pracy. To niech szuka. Chce coś zarobić na tym filmie. Nie chce pani jej zatrudnić? Nie chcecie jej na to, ona wyuczyła. Chcemy tyle dostać, ile aktorzy. 200 koron za 5 minut. Mi tak 200 koron na 5 minut. Okej, 200 koron. Dobrze, 200 koron za 5 minut, ale dajcie jej pracę. Jej robotę dajcie. A co, a prędko? Dlaczego? Bo kręcicie. Nie, chcemy zobaczyć, czy to prawda. Co chcecie zobaczyć? Potrzebna wam sprzedawczyni. Potrzebujemy was, by są zobaczyć. Tak, pana bym przyjęła. Taki przystojny mężczyzna. A bo ja biały. Bo jestem biały. A no, nie, to nie ma z tym nic, ja chcę chłopa. Nie o to chodzi, wolę mężczyznę. Pani szuka sprzedawczyni, kobiety. A jeszcze co tam jest za to? Co tam jest jeszcze napisane? Sprzedawczyni bez wykształcenia. A to trzeba i na chlapa. Przecież bywali być chlapy. Zatem może być i mężczyzna. Dlaczego dyskryminować mężczyzn? Ja chcę. Chcę takiego jak pan. Takiego jak z ciebie, paradnikus. No to proszę nas przyjąć razem. Hej, wy dajcie podzielicie między sobą pensję? Tak to już co będziecie robić, to mnie i jest. Nieważne, chcę pana. Ładny mikrofon do wycierania kurzu. To jest dźwięk. To dźwięk. Wiem. Nie, ale... Chce pan czy nie? Ale macie robotę? Poważnie, ma pani dla niej pracę? Nie, ozaj. Właśnie skończyła szkołę, jest wykształconą sprzedawczynią. A czy ma wysłuchanie z tym społecznym? Tu jej to niepotrzebne. Po co jej wykształcenie, żeby układać kwiaty? Tu nie idzie wobec obręgu. Nieważne kim jest i jak wygląda, nie chcę jej. Ale ja nie umiem aranżować jak się. Ale mnie tak, mimo że nic nie wiem o kwiatach. Szybko się nauczysz. Dzień dobry. Przeczytałam, że szukacie sprzedawczyni. Jestem zainteresowana. No. Co? Przyjąłby mnie pan? Ledawaćki. Jako sprzedawczynię. Może przyjdziesz innym razem. Kiedy? Kiedy? Za 2 miesiące. Teraz nie, to już nieaktualne. Czyli w październiku, tak. Przyjdę w październiku. Także w październiku. Tak przyjdziemy? Dlaczego nie teraz? Już kogoś przyjęliśmy. Albo daj mi numer telefonu, zadzwonię. Chodźmy dalej. Wierzysz, że to prawda? Także určitě nie, ale na pewno nie, zawsze tak mówią. Tak mówię, także nie wiem. Wszak się sami widzieli, że... Sam pan widział, jak na mnie reagowali. W Słowacji istnieje ponad 500 romskich slumsów, najwięcej z nich na wschodzie kraju. Według oficjalnych danych w Słowacji mieszka prawie 600 tysięcy Cyganów. Jedna trzecia to analfabeci. Mniej niż 10% ma stałą pracę. 80% jest zdanych na opiekę społeczną. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet M Studio. Tekst Krystyna Żuchowicz. Czytał Maciej Orłowski.